Witam, witam ponownie w Spider-Man Miles Morales. Tym razem lecimy już z fabułką. Możliwe, że do końca, ale też zobaczymy, jak będzie jeszcze długo to wszystko trwało. Wszystkie poboczności, jak się nie uda przed zakończeniem, no to będą później. Łapka, subskrypcja, dzięki dla wszystkich wspierających. No i lecimy teraz, proszę Państwa, na więzy rodzinne. Udaj się do Centrum Naukowego Oscorp, także no będzie bardzo ciekawie. Ale wydaje mi się, że to już powoli, powoli ta końcóweczka, nie? Chociaż... kto wie, kto wie? What? Zielony strzał? Wujek? What? Huh. Prowler. Kurde, Prowler. Ej, ale czy to musiało się wydarzyć? Chyba tak. Nawet nie zdążyłem zmienić kostiumu. Ale beka. Nie pozwolę ci tam wrócić. Niech Krieger i Tinkerer się pozabijają. Wróć do bycia Spider-Manem, gdy się uspokoi. I co, mam się tu ukrywać? Nie mogę być Spider-Manem tylko czasem. Muszę powstrzymać Finn. Nie, masz przetrwać. Próbowałem ci to wyjaśnić, ale bez skutku. To czemu sprzedałeś mnie Kriegerowi, skoro mam przetrwać? Nie sprzedałem. Ta. Naprawdę, w ogóle nie miał cię złapać. Krieger mnie okłamał. Chciałeś wrócić do rodziny i tylko na to cię stać? Ocaliłem ci życie. Wrzuciłeś mnie do celi. By cię chronić. Tak, chcesz mnie chronić. Niech cię, Miles. Nie stracę i ciebie. A ja nie mogę się po prostu ukryć, bo wtedy zginą ludzie. Nie doceniałeś mnie. What the hell? Ojojoj, będzie bitwa. Dobra, wiecie co? Obecnie jest niedostępna mapa, ale... ja nie zdążyłem nawet kostiumu, chciałem to zrobić przed misją, no ale nie dali mi. I teraz tak, jeszcze tu sobie kupimy po prostu ten kostium ciosu. Podkręcony jad. Im niższy poziom zdrowia, tym szybciej rośnie poziom jadu. Niech będzie. Niech będzie. Dobra. No tutaj, to było niespodziewane. To było niespodziewane. Użyj pojemniczego zmysłu. Okay. I kontratak, tak? Kamuflaż! Muszę go wyłączyć! Tu nie chodzi o mnie, tylko o ciebie! Boisz się! Kiedy wreszcie zrozumiesz, że muszę chronić to miasto? A kiedy ty zrozumiesz, że masz wynik, nie działasz? Dobra, poszła luta. Ale wydaje mi się, że tu jest coś z kamuflażem, nie? Tak. Nie kontruję każdej sztuczki! Gdyby tata nas widział! Zrozumiałby, że muszę cię chronić. Nie chciałem z tobą walczyć! Nie z tobą! Muszę go znaleźć i trafić jadem! Nie musimy walczyć! Dobra, poszła luta! Nie rozumiesz, że tylko ja próbuję cię uratować? A ja ratuję wszystkich innych! What? Muszę spróbować! Co ty robisz w ogóle? Znikasz, co? Ale nie na tym. Kurde, on mnie widzi, co? Twój mentor nie nauczył cię, kiedy odpuścić?
że inni ludzie są ważniejsi! Co to? Ład, wyłączył mi. Ale jest mega mocny. Nie rozumiesz, jak działa świat. Wygrywa silniejszy. Możemy to zmienić! Ja pierdykam, jaki mocarz. Zawsze walczyłeś tylko dla siebie! I może dlatego jeszcze żyję. Dobra, jest jakieś wykończenie. Muszę omijać te cholerstwa! Jest okej. Nie bądź głupi, Mario. Ole luta, no dobra, super. Ani się wasz! Chcesz, żeby mama pochowała i ciebie? Nie pozwolę na to! Hologramy? Więcej strzelców od kumpli z Roxxon! Uczę się! Nie masz szans! Wciąż jesteś teraz, dzieciakiem! Nie! Dzieciakiem, którego podziwiają inni! Dobra, pięknie! Oh my god, to jest chyba już prawdziwy. Tak. Nigdy nie byłbym dla ciebie Spider-Manem. Dla ciebie to zbędne ryzyko. Masz rację, nie pozwolę, by moi bliscy ginęli skrywając bohaterów. Świetnie. No dalej, pokaż się. Kurde, kolejnych trzech. Trzeba. Bolało, bolało. W końcu się pokażesz. Nie oddawaj życia za pewnie. Zrobię co muszę. Tak jak ty. Nie zdaję sobie sprawy, co robi. Gdzie ty jesteś? Już nic nie muszę ci udowadniać. Dobra, jeszcze raz jadę, będzie okej. Nie uwięzisz mnie tutaj. Kurde, ale mega. Ej, fajna walka, naprawdę. To by mogła być nawet finałowa. No chyba nie jest. Wszystko było dobrze. Spider-Man się nie wtrąci. Mega. Super. Na trzy razy, ale poszło. Wiem, że nawaliłem. Zawiodłem, ale... Jesteśmy rodziną. Rodziną? To ci nie przeszkodziło mnie okłamywać. Dramat rodzinny. Manipulować mną. Walczyć ze mną. Bycie rodziną już nie wystarczy. Nie musi tak być. Ta wrogość między nami. Właśnie tak było ze mną i twoim tatą. Nie chcę tego powtarzać. Ja też nie. Ale nie mogę być tym, kogo chcesz ze mnie zrobić. Muszę pomóc, gdy ktoś mnie potrzebuje. Taka jest moja rola. No ładnie, ładnie. To w ogóle jeszcze nie była misja główna, nie?
Ukończono więzy rodzinne. Ej, ale wiecie co jest najlepsze? W jaki sposób ja teraz będę robił te poboczne? Ja się dogadam jeszcze z nim? Ale jaja. No dobra, mamy 17 level. O, wykończenia generują 40%. Dobra, to chcemy. My tu jadna 100%. No dobra. Franki, mój wujek mnie porwał. Uwięził mnie. Co? Jak to? Jesteś cały? Musiałem z nim walczyć. Nie chcę go więcej widzieć. Nigdy. Przykro mi. Pewnie musi ci być ciężko. Zrobiłem, co było trzeba. Lecę do centrum naukowego. Dzwoń, jeśli zrobi się gorąco. Jasne. Powodzenia, Spidey. Spidey. Ładnie go nazwał. Ty jesteś Spider-Manem. Pamiętaj, bo on cały czas myśli, że Spidey... Twoja ostatnia szansa na ulepszenie sprzętu. Przed zakończeniem. O kurde. To nie, to jeszcze nie. Co my teraz robimy? Troskany obywatel zgłosił pościg samochodowy. Wyślę namiary. Czekajcie, czekajcie. Nigdy w życiu! Czekajcie, czekajcie. Co tu się teraz wyprawia? Bo to już jest zakończenie, tak? My jesteśmy gotowi na zakończenie? No, czyli chyba aktywności będą później. Nie zostało jakoś tego bardzo dużo. Jeszcze muszę zobaczyć apkę. Dobra, już tam to zostawimy. Oby policja ich złapała. Czyli tutaj nic nie ma, tak? No to dobra, proszę państwa, idziemy. Final battle. I będziemy robić oczywiście jeszcze później wszystkie zadania poboczne na 100%. No to spoko. No, myślę, że tutaj proporcje między fabułą a pobocznymi są troszkę zachwiane. No dużo więcej tych pobocznych, więc idziemy, nie? Muzeum zamknięto na czas remontu, a Underground od razu je zajął. Finn musi tam być. Oscorp. Mam nadzieję, że zobaczę eksplozję. Wszystko... To witamy u doktorka. Leży jak kłoda. Undergroundu. Dobra, tu poszło ładnie. O, oczywiście wszyscy zaalarmowani, tak? Jak żeby inaczej? Kurde, nie wierzę. Jest git. Tak, wykończenia generują dodatkowy jad. Dobrze, że Pitt tego nie widział. Jest tutaj. To teraz. Ale ładnie. Akrobata. Tam jest jeden i tam jest w ogóle snajper, masakra, daleko. Ale polecę do niego. Może się nie skapnie. Podobało mi się. Pewnie, że się nie skapnie. Tam jest w ogóle jakiś snajper. Pierdykom. What? Dobra, ja idę na snajpy. Ostatnie ostrzeżenie! Nie wchodź nam w drogę!
Czekaj, zaraz buch! Trzeba być szybszym. Super. Macie! Tutaj będzie jad potrzebny na tego ziomka. Nie, mi się nie podobasz. Za dużo masz tą flintę. Na kamuflażu, a co tam? Oj, to było niefortunne. Oj, to było bardzo niefortunne. Mogę przegrać przez to. Nie przegram to, Spider-Manie. Teraz spróbuj się podnieść. Musisz za to zapłacić. Dobra, to jest świetne. Tu potrzebuję zdecydowanie troszkę jadu. Ole mega. No dobra. Dobra. Przekonajmy się, jaką mają ochronę. Taka sama bariera jak w Gem Theater. Rozładuję generatory. W jak tych zwykle. Zamkniętych, bez prądu. Potrzebuję źródła zasilania. Na przykład takiego mobilu. Podłącz zasilanie do rolet, żeby je podnieść. To gdzieś tu, tak? To muszę podłączyć. To do czego? Sieć nie sięgnie. Jeśli połączę te węzły z mobilem, będę mieć prąd. Muszę sięgnąć. A, to tutaj, okej. Tak, uda się. Czemu tu tak daleko jest? Ale. Aż tak daleko? Dobra, czyli to... Muszę to obrócić. No chyba jeszcze co? To nie jest w fajnym miejscu. O, teraz, okej. To dlaczego? No, nie mogłem strzelić w ogóle, dziwne, bardzo dziwne. Ale jest okej. Klej się. Oj, to ale tu będzie zagadka. Ja pierdyka. Jaka tu będzie zagadka? Dobra, pierwszy padł. Już jeden. Jest dobrze. Teraz tak. Musi się udać. Myślicie, że to jest w dobrym miejscu teraz? To działa. Wszystko? Jeszcze kilka. Dobra, trzeci. Ej, chyba tak. A, czyli tak. Tylko jedna kombinacja, no to dosyć... Dosyć łatwo, myślałem, że co chwilę będę musiał zmieniać. Jeszcze jeden. Idzie mi aż za dobrze. No właśnie, też się dziwię. Tu jest grane. Teraz tak.
to... tym... i z tym... Nie no, za dobrze idzie. Jak na mnie? Naprawdę coś dziwnego. Okej, otwarte. No super! Czas popsuć zabawki undergroundu. Dobra. Uhuhu! Finn! Jesteś tu? Finn, jesteś tu? Wystawa była w tej sali. W tej sali. Kurde, tu prawie ray tracing jest. Dobra, mają skrzynkę nową. A mi tam parę zostało w tych bazach, nie? Finn musi być gdzieś dalej. Ale to jest takie dodatkowe. Finn! Posłuchaj! Musimy to zakończyć! Ty i ja! Finn będzie tam, gdzie nasz projekt. W tej sali. Ciekawe, to wygląda na jakąś walkę. No, ślamazaro! Chcę zobaczyć nasz projekt, póki jesteśmy młodzi. Flashbacki z Wietnamu. Okej. Okay. Dobra, dobra, idę. Ej, to mi bardzo przypomina... Gdzie mamy iść? Mam w telefonie mapę muzeum. The Last of Us 2 teraz. Bardzo. Pamiętacie to akwarium? Jak prawdziwych naukowców. Dziś? Centrum Naukowe Oscorp? Jutro muzea na całym świecie. No, akwarium. Od połowy XX wieku naukowcy wyobrażają sobie ludzkie osiedla na dnie morza. Być może kiedyś, wyglądając przez okno, będziecie mogli zobaczyć kolorowe błazenki, ej, a nawet groźnie wyglądające żablice. Nazwę tę rybę Howard. Też spróbuj. Lewiatan. Super! Ej, ale to był lektor z tych filmów takich przyrodniczych, nie? Ale masakra. Albo ogólnie lektor. Ziemia jest większa niż sądzicie. Nadal nie zbadano 95% obszaru ziemskich oceanów. Być może niedługo zostaną one zasiedlone przez ludzi. To niesamowite, jak mało wiemy o naszej planecie. Ale jaja. Myślicie, że życie pod wodą to pomysł rodem z science fiction? Pierwsze podwodne mieszkania powstały w latach 60. XX wieku. Ten model przedstawia dom, w którym można mieszkać na stałe. Dziś Nowy Jork rośnie w górę, by zaoszczędzić przestrzeń. Możliwe, że wkrótce będziemy budować pod wodą. No kurde. Co, boisz się? Rekinów, ciemności, zamkniętych przestrzeni? To nie dla mnie. Ten model łączy konstrukcję łodzi podwodnej z hermetycznością bezzałogowego pojazdu głębinowego. Prototyp Oscorp otwiera przed ludzkością zupełnie nowe i dotąd nieznane możliwości eksploracji. Musimy sobie sprawić takiego. Pewnie gdybyśmy się postarali, dalibyśmy radę go zbudować z odkurzacza. Ciekawe to muzeum. Hodowle alg to klucz do trwałego i zdrowego życia pod wodą. Komercyjnie i przemysłowo hodowane algi już dziś wykorzystuje się w szeregu produktów, od barwników po leki. Ciekawe, jak smakują algi. Jak jarmuż. Paskudko. O kurde. Gorzej niż szpinak. A szpinak dobry. Dobra, no to teraz tak. Jakiś skafander, w takim czymś byśmy łazili. To jeden z pierwszych skafandrów nurkowych stworzonych na początku XVIII wieku.
Pierwszy skafander ciśnieniowy powstał z myślą o pracy przy wrakach statków. Dzisiaj takie skafandry używane są przez ekipy ratunkowe, naukowców i odkrywców. Myślisz, że mogę przymierzyć? Bardzo chciałabym zobaczyć, jak w tym chodzisz. Nic nie przebije twoich butów z wiosennego balu. O, daj spokój, twoje miały jeszcze wyższe koturny. Chodź do sali głównej. Okej. Wow. Wow. Jest winda. Jedzie do sali z wystawą specjalną. Może najpierw się rozejrzyjmy. Ej, ale ten lektor Beka przedstawia projekt terraformacji i zasiedlenia Marsa, naszego najbliższego sąsiada w Układzie Słonecznym. Projekt zakłada wykorzystanie obfitych zapasów wody i przeciwdziałanie wpływowi niskich temperatur, co pozwoli ludziom przeżyć na czerwonej planecie. To jakby cała społeczność na Marsie. Brakuje kawiarni i sztuki. Gadałaś z tatą? Będzie czekał w restauracji. Macie tu jeszcze jakieś wystawy? Mają. A to posłuchamy najpierw, co? Bo nie wiem, czy jak pójdziemy do misji, to już lipa. Tektoniczne to klucz do przeżycia na innych planetach. Ten projekt domu ma pomóc kolonistom przetrwać wyjątkowo niską temperaturę na Marsie. Patrz na to! Chcesz serio? Na Marsie? Pewnie, jeśli mógłbym zabrać mikrofony, sample. Nie pozwolą ci tego zabrać. Pozwolą, jeśli chcą mieć dobrą muzykę. Jak nie, to lipa. Nie lecę. Wykorzystując stop z pamięcią kształtu, czy też metal pamięciowy, naukowcy Oscorp stworzyli ten prototyp metalu, który może zmieniać kształt, zachowując przy tym integralność. W przyszłości metal pamięciowy może być wykorzystywany w różnych maszynach, a nawet w naszych domach. O, zobacz! Metal, który zmienia kształt. Nawet no. Fajny, ale to nic skomplikowanego. Można by to... Ale pojechała. A tu już to czytaliśmy. Powszechnie wykorzystywana już na Ziemi energia słoneczna może zapewnić ciepło i prąd stacjom i promom kosmicznym, a także pozaziemskim osiedlom. Te naklejki Oscorp pokazują, jak elastyczne i przystępne mogą być ogniwa słoneczne. Śmiało, weźcie po jednej. Świeci! Mogę? Świeci? To samoprzylepne panele słoneczne. Przenośne i świeci. Ten łazik Oscorp, stworzony na bazie modeli używanych obecnie na Księżycu, może być stosowany jako pojazd załogowy lub bezzałogowy. Łazik umożliwi eksplorację Marsa. Będzie można wykorzystać go do przewozu minerałów i szukania źródeł wody. Szuka minerałów, przewozi ludzi przez skażone tereny. I co jeszcze? Do Mass Effecta to jest nawiązanie? Z drogi, śledzie! Spidey jedzie, dobra, to idziemy. Macie bilety na wystawę specjalną? To jest. Nasz projekt tu jest. Musimy mieć bilety? Tak, ale są wyprzedane. Nie mogę was wpuścić. No trudno. Potrzebujemy innego planu. Mówiła, że nie ma już biletów. Tak, ale spójrz na te drzwi. Korytarz za nimi prowadzi do windy. Chcesz się włamać? Musimy! Jutro zbijają wystawę i w ogóle jej nie zobaczymy. A ja tak. Zacząłbym od nowa. No, Beka. Zamknięte. Znam takie zamki. Jak go oświetlisz, to się otworzy. Wystarczyłaby latarka w telefonie, ale nie dosięgnie. Dosięgnie, jeśli wsuniemy pod drzwi coś, co odbija światło. Co odbija światło? Te panele, co? Najlepiej coś transformowalnego. W sensie, że zmienia kształt? No proszę, skąd u ciebie takie słownictwo? Zmienia kształt ten metal. Ten. Stop z pamięcią kształtu. Mogę zmienić kształt w aplikacji muzeum. No dobra. Niesamowite. Czy to metamateriał? Tak myślę. Pewnie z fononowym pasmem zabronionym.
A na jaki? No tak? Tak jest! Bierz! Tylko żeby nic nie widział! Mam! Chodźmy! Ale baka. O! Przepraszam! Spoko! What? I jeszcze coś, co odbija światło. Narzędzia komunikują się bezpośrednio z komputerem modułu sterowania. Możemy powielić ten schemat w interfejsie neuronowym. Przeciążymy system zasilania. Nie, jeśli wdrożymy go jednocześnie w wielu miejscach na całej siatce. Hmm. Dałbyś radę to zrobić? Oczywiście, jeśli będę miał dość czasu i kawy. Kawą mogę się zająć. Świetnie, Peter. Jesteś niezastąpiony. Lepiej wracajmy do laboratorium. Przerwa nam się przedłużyła. Ach, doktorze, przepraszam, ale muszę dziś wziąć wolne. Coś mi wypadło. Znowu? Petera, może coś się dzieje? Coś w domu? Wiesz, że możesz mi powiedzieć. Nie, nie, wszystko dobrze. Przepraszam, że znów tak wyszło. Nie ma sprawy. Praca nie zając, nie ucieknie. Dziękuję. No. Ej, niesamowite, oni się jeszcze nie znali. Octavius i Peter, ale beka, piękne, super. Super, nie? Nawiązanie. I Peter teraz leci jako Spider-Man. No, pójdziemy za nim. Już dalej się nie da. No to niezłe, co? I nie da się tego pominąć, więc spoko, spoko. O, doktorek tutaj patrzy. No, mistrzostwo. Bardzo ciekawe. Teraz tak. Gdzie były te drzwi? Coś tutaj. O energii słonecznej widziałem obok zamkniętych drzwi. Znajdź. Masz rację. Na ekspozycji o energii słonecznej powinno być coś przydatnego. Aha, jeszcze coś, co odbija. Okay. No to te panele, gdzie te panele były? Zagramy? No, a ta gra jest bez sensu. What? Więc się poddajesz? Nigdy. Dobra, gramy. Tego jeszcze nie odpalałem. O, szybciej! Ruch rakietą! Jak? Dalej, 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 dalej! Mam cię. Nareszcie no jestem co? W czymś lepszy. Nie na długo. Dobra. Duch rywalizacji. Okej. Okay. A te panele gdzie były? Się pogubiłem. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Państwowe i prywatne statki kosmiczne badają naszą planetę, Układ Słoneczny i Galaktykę. Aby utrzymać z nimi łączność... Pewnie jakość dźwięku w nich powala. Nawet w kosmosie? Dobra. To nam to potrzebujemy. Ho! Patrz! Lustra słoneczne. I to samo przylepne. Idealne, żeby oszukać światłoczuły zamek. Dobra, mamy kombinację alpejską. I wracamy. Ej, ale super tu było. Mam latarkę. Naprawdę super. Powiedz, jak naklejka będzie skierowana na czujnik, to ją włączę. Nikt nic nie zauważył. Śpieszmy się. Hmm. Tak się nie uda. Aha, to bym musiał obrócić, nie? Dobra, czyli to nie. O! To działa! Dobra, jest git. Kurde, jaki zadowolony. Okej. Okay. To było coś. No mega, mega, to było naprawdę fajnie. Ciekawie. Zupełnie inaczej. O czym ty mówisz? O, przecież od przyszłego tygodnia będziesz w Brooklyn Visions. Ja nie. Przecież nie zapadnę się pod ziemię. Będzie jak teraz. Wsiąkniesz tam. Nie aż tak. Dla ciebie znajdę czas. Serio. Okej. Dobra, bo się wzruszę. Chodźmy na górę. Hej, tato.
Cześć, Miles. Dzień dobry panu. Finn cię wita. Dobrze się bawicie? Zróbcie zdjęcie waszego projektu. Tato, to nic takiego. Jak to nic takiego? Dobrze, zrobimy zdjęcie. Pa, tato! To tu. Nasz projekt jest z tyłu. Myślisz, że podpięli konwerter? Inaczej to nie miałoby sensu. Ale muszą dostarczyć biomasę. Może podłączą go do śmietnika. Dzieci, nie dotykajcie! Program kosmiczny Apollo przyniósł jedno z największych osiągnięć ludzkości. Dotarliśmy na Księżyc. Od tego czasu naukowcy marzą, by zawędrować dalej i zasiedlić kiedyś nasz Układ Słoneczny. A i tutaj są te. Proszę. Ktoż to tutaj wpadł? Toż to Rick. Nasi niedoścignieni badacze. Nie wiedzieliśmy, że trafimy na wystawę specjalną. Z biletami. Jak tu wszedłeś? No mam bilet. Jak wy weszliście. A nieważne. Hej, ustawcie się. Cykniemy zdjęcie. Też musisz na nim być. Pomogłeś nam to uruchomić. Okej, dobra. Przesuń się. Dobra. A, to jest ten selfie. Widzieliśmy to, nie? Zapomnij, Miles. Tego widzieliśmy. No cóż, bardzo fajna wystawa. Taki flashback. Finn, musisz posłuchać. Mam dość słuchania cię. No to dobra, wiecie co? Bo tu długi odcinek się robi i pewnie już następnym razem będziemy się zbliżać do zakończenia. No i zrobimy sobie tutaj małą przerwę, także lecimy dalej z fabułką od razu w następnym odcinku. Łapka, subskrypcja i kto dotrwał do końca, niech napisze wystawa. Do następnego. Hej.